Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku moi kochani chciałbym otworzyć tego oto boksa. Nazwa to Show Up for Showtime. Tops jest producentem. Cena za taki boksik 219 zł UEFA Champions League i UEFA e, Ligi Europy. Sezon 23-24, czyli ten mijający co tutaj mogę jeszcze moi kochani odnośnie tego boksa powiedzieć. 8 paczuszek po 5 kart, czyli w sumie 40 kart, dwie karty paralel, można trafić autograf co drugi boks, więc zobaczymy czy uda mi się tutaj trafić. No i zanim jeszcze przejdziemy do unboxingu, to moi kochani, tego boksa kupiłem na zlocie Polish Card Show w Warszawie i dostawało się za darmo kartę z Jerzym Dudkiem, numerowaną na 499 kart. Ja mam tutaj numer 407. I był również Jerzy Dudek na tym evencie. Najpierw był z nim wywiad, a później podpisywał karty. Jak również można było sobie zrobić z nim zdjęcie. Mam kartę właśnie podpisaną przez Jerzego Dudka. Jak również zdjęcie. Także dzięki zakupowi jakiegokolwiek produktu w sklepie Big Cards albo Tops można było dostać za darmo taką kartę, którą później podpisywał Jerzy Dudek, więc taka podwójna fajna sprawa a my teraz lecimy z tym oto boksem. fajnie będzie trafić autograf no i jakieś ciekawe nazwiska też będą mile widziane karty Ruki Robert Lewandowski czy ktoś z Milanu. Tak to wygląda w środku. Mamy wszystkie saszetki wyciągnięte. Srebrne są plus czarny kwadracik z napisem Tops Showtime. Okej, okay, lecimy. Pierwsza saszetka. I mamy Santiago Gimeneza z Feyenoordu. Druga to Gavi Barcelona. Kolor taki różowy, fioletowy. Felix Nmecha z Borussia Dortmund. No i proszę pierwsza gwiazda wpada Kylian Mbappé. z taką aureolą, zielona. Aureola i Dominik Soboslaj, więc powiem Wam, że na pewno te trzy karty tutaj najlepsze z tej saszetki. No i otwieramy drugą. I kogo mamy? Nikopaza, karta Ruki. Tutaj w rogu mamy RC z Realu następnie Mohamed Kudus, West Ham United. Julien Duranville z Borussi Dortmund również karta ruki, Giacomo Raspadori Napoli i Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen. Czyli w każdej saszetce jest jeden zawodnik na czarnym tle z taką aureolą. Tutaj mamy karty ruki, to sobie też je odłożymy i lecimy dalej. Trzecia saszetka. Kyogu Furuhashi z Celtiku. Następnie Julian Brandt, Borussia Dortmund. Mamy karty ruki. Ben Doak z Liverpoolu. Bruno Gajmarysz Newcastle No proszę Chavi Simons Lipsk I mamy pierwszy limicik a jest to Leonardo Spinazzola z Romy 9 na 25 Eduardo Bove z Romy, Luka Modric Real, no proszę, Teo Hernandez z Milanu, więc jest Milan. I mamy tą kartę z Aureolą Lautaro-Martineza z Interu. I ostatnia karta Danilo Sikan z Szachtara Cztery saszetki za nami, cztery przed nami. Markus Thuram, Inter. Aleksander Isak, Newcastle. Noah Lang, PSV Eindhoven. Aleksander Sorlot, Villareal. Carlos Forbes, Ajax i Limicik, kolejny. 49 na 99 z autografem. jest Wow. Mamy autograf. Moi kochani. Mateo Kowacicz z Manchesteru City na autografię Do tego limit 49 na 99. Więc poszczęściło się mi z tym boksem. Powiem Wam, jak byłem przy stoisku, gdzie sprzedawała Eliza, to miałem już jednego boksa w ręce, odłożyłem go i gdzieś tam, gdzie indziej poszukałem, wyciągnąłem drugiego. No i był to dobry ruch z mojej strony. Jest autograf Mateł Kowaczicz z Manchesteru City. Więc pięknie. No i zobaczymy, co jeszcze nam tutaj ciekawego wpadnie w tych trzech pozostałych saszetkach. Kolomuani z Paris Saint-Germain. No i tu jest Mateł Kowalczyk na tej zwykłej karcie. Ruki Real Betis Asane Diało. Antoine Griezmann Atletico i Show Up Julian Alvarez Manchester City. No niestety nie ma go już w Manchesterze. Przeszedł do Atletico. Więc w tym sezonie już będzie inna koszulka założona przez niego. Kenneth Taylor z Ajaxu, kolejna karta: Show-up: Lois Openda z Lipska, Casemiro Manchester United, Karim Konate Salzburg i Bernardo Silva Manchester City. I zostaje ostatnia saszetka. Louis Miley z Newcastle, Takefusa Kubo, Real Sociedad, no proszę, Erling Haaland, Manchester City. No i tutaj jest sześć kart, moi kochani. Więc saszetka dużo grubsza, już czułem pod rękami, właśnie Hoylund Manchester United, show-up Kamavinga z Realu i jeszcze jeden limit. 14 na 99 Bisek z Interu. Czyli mamy dwa limity, to sobie też włożymy do foliki jeden i drugi i jeden autograf. Więc myślę, że to był naprawdę dobry box. Najlepsze karty z dzisiejszego odcinka. No i oczywiście Kowacicz tutaj Zrobił robotę. Tak więc dajcie znać, moi kochani, co myślicie odnośnie tej kolekcji. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.